słowo rzeź jest w ogóle tutaj nie pasuje, bo to było planowo przeprowadzane takie przemysłowe ludobójstwo. Szpaler Niemców, a za nimi sterta rozszerzonych ciał. Zabijało się wszystkich, całe rodziny. Ościągałam tym zabitym osobom chustki z głów. Bałam się, że mnie się włosy nie zapaliły. Krew spływała z tej górki, jakby z matki, wszystko na mnie. Ja miałem pół boku we krwi matki. Musieliśmy te trupy polać benzyną i podpalić. Kiedy zwłoki się palą, to wydają odgłosy. Scenopis Boga jest tak określony, że mi ja przeżył. Przedwojenna Wola nie była dzielnicą zamożną, ale obok tanich czynszówek i drewnianych chałup wyrastały tu co rusz eleganckie kamienice. Wola miała swój szyk i charakterek. Sercem dzielnicy był bazar na Kercelaku, a jej panoramy zdobiły liczne kominy. W tej części miasta rytm wyznaczały syreny fabryczne i zgiełk wydobywający się z małych warsztatów. Wola była robotnicza, ale nigdy nie stała się czerwona. Zawsze była biało-czerwona. Biedne, ale spokojne życie na Woli przerwała inwazja hitlerowskich Niemiec 1 września 1939 roku. Jednostki Wehrmachtu dosięgły zachodnich granic Warszawy 9 września, ale obrona miasta trwała jeszcze 2,5 tygodnia. Podczas okupacji mieszkańcy Woli szybko przekonali się, do czego zdolni są Niemcy. Dzielnica sąsiadowała z gettem żydowskim i była świadkiem jego zagłady. Poza tym jeszcze przed wybuchem powstania SS i niemiecka żandarmeria wykonała na Woli kilkanaście publicznych egzekucji. Z babcią i z mamą szliśmy ulicą Towarową przy dworcu głównym i podjechały budy, sygnał ludzi do bram z ulicy. I wysypano, można tak powiedzieć, prawie jak kartofle w takich workach, ubraniach z worków papierowych więźniów przywieziono. Usta mieli zaklejone. Takie oczy młodego człowieka przerażonego się rozglądał, patrzył w koło. Ustawiono ich szybko pod murem i rozstrzelano. Kiedy 1 sierpnia 1944 roku wybuchło powstanie, na Woli, jak wszędzie w Warszawie, zapanował entuzjazm. Polacy, warszawiacy, Polacy rodacy, wybiła godzina W, teraz wszechsili, teraz i tu. Koniec tej podłej niemieckiej okupacji, dosyć tej krwawej, haniebnej sensacji. Wyjdziemy na ulicę bronić Warszawy, bez lęku, pokażenia, najmniejszej obawy. Warszawo, stolicą naszej przywitej Polski, tobie oddamy honor, tobie oddamy troski, będziemy walczyć o honor. Główne arterie poprzecinały barykady, ale dzielnica była trudna do obrony ze względu na jej rzadką zabudowę. Niemieckie jednostki dość szybko wyparły powstańców z dzielnicy. Oddziały SS i Wehrmachtu zostały wsparte przez siły policyjne z tak zwanego kraju Warty. Ich dowódcą był Heinz Reinfart, generał SS. To przede wszystkim Reinfart i jego podkomendni są odpowiedzialni za masakrę cywilów na Woli. Reinfart przeszedł do historii jako dowódca, który brał udział w pierwszym niemieckim natarciu. Począwszy od swojego przyjazdu 5 sierpnia, Reinfart był osobą, która decydowała o wszystkim na miejscu. Wykonał rozkaz Himmlera, zabijania wszystkich mieszkańców miasta. Właśnie tego dnia niemieckie siły zaczęły mordować dziesiątki tysięcy Polaków. Reinfart był dowódcą całej grupy, z której się tam składała ileś jednostek. Grupy, która od zachodu atakowała Warszawę, czyli ta grupa zebrana właśnie w Poznaniu i w okolicach. Batalion żandarmerii był jedną z jednostek w tej grupie. Dowódcą był, jeśli dobrze pamiętam, major czy pułkownik Peterburs, tak się nazywał ten człowiek. To był kombinowany batalion żandarmerii, złożony z rezerwistów, to ludzie w średnim wieku tak naprawdę, cywilów zmobilizowanych do wojska, którzy nie nadawali się do służby frontowej.
Niemcy ich nie rzucili tutaj na barykady, na ulicę Wolską, że przebijali się przez barykady, bo ci żandarmi się do tego nie nadawali. Natomiast jak się okazało, świetnie się nadali do rozstrzeliwania kobiet, dzieci, starców, ludzi kompletnie bezbronnych i nieszkodliwych, takich, którzy nawet nie mieli sił uciekać. To żeście zrobili! Mieszkańcy Woli nie wiedzieli o tym, że Hitler rozkazał, by Warszawę zrównać z ziemią, a ich samych zgładzić. Kiedy ludzie wychodzili na ulice i podwórka, nie przypuszczali, że zostaną rozstrzelani. Ulice Woli spłynęły krwią, a sterty zwłok sięgały drugiego piętra. Jeśli grupa była nieduża, to z zasady taka grupa została była natychmiast rozstrzeliwana, bez względu na płeć i wiek. Mimo że to ludzie wychodzili z białymi flagami, prawda, przeważnie taki pochód się w ten sposób formował, że na czele pochodu szedł jakiś starzec czy kobieta z laską podniesioną do góry, na tej lasce była przywiązana chusteczka. Grupa taka natychmiast była rozstrzelana. Jeśli były to grupy duże, po kilkaset osób i prowadzone przez żandarmerię niemiecką, która miała opaski Czerwonego Krzyża, oczywiście ten pochód odbywał się w stałej pogoni, w biciu, w kopaniu i w przyspieszaniu tempa, to stacjonujące czy przechodzące grupy SS-manów wyciągały z tej grupy młode kobiety, gwałcili w pobliskich bramach, prawda? Następnie kobiety zostały zabijane, bo one nie wracały do pochodu. Od pierwszego dnia nikt się nie pytał, czy można tych ludzi określić jako żołnierzy. Zabijało się wszystkich, całe rodziny. Ale jeśli ktoś mi powie, że nie mógł się od tego wykręcić, to kłamie. Mógł. Grupa 61 mieszkańców schroniła się w budynku cerkiewnym na Wolskim Cmentarzu Prawosławnym. Niemcy odkryli ich 5 sierpnia wieczorem. Ludzie dorośli wiedzieli, że stanie się coś strasznego. Moja matka szła koło mnie i cały czas powtarzała, tak jak ja to nazywam, pęknięta płyta, to jest ciągle tak samo. Zabiją nas, zabiją nas, zabiją nas. No i tak się szło, to wszystko było minuty. To jest scenopis Boga. Krok po kroku jest tak określony, że mi ja przeżył. Jedenastoletni wówczas Wiesio Kępiński był jednym z dwojga dzieci, które cudem przeżyły tę egzekucję. Chłopiec przeskoczył wał ziemny, którym odgrodzony był cmentarz, przebiegł między grobami i w końcu schował się w polu pomidorów. Został trafiony w prawy bok, ale rana okazała się powierzchowna. Żołnierzy popatrzyli w tym moim kierunku. Byłem od nich może 150 metrów między pomidorami. A ponieważ pomidory są przywiązane do palików, stąd nazwa badylarze. Badyle, o, lepiej brzmi. To ja ich widziałem. Popatrzyli, coś tam zapowiedzieli, odwrócili się i poszli z powrotem tam na Wolską. Bo tam było to zgrupowanie tych morderców wszystkich. Opuściłem głowę i zobaczyłem przed nosem spadły pomidor dojrzały, ponieważ to był sierpień, więc był dojrzały. I dopiero
ten pomidor, ugryzienie, ten sok przywróciło mi świadomość, że to jest, że to nie jest sen, tylko to jest rzeczywistość. Wtedy dopiero zacząłem się trochę bać i tak robić, żeby mnie już żaden Niemiec nie zobaczył. Jedenastoletni Wiesio przeżył, ale zginęli jego rodzice i dwóch braci. O piekle, jakie się wydarzyło, wiemy dziś przede wszystkim dzięki tym, którzy ocaleli w cudowny sposób. Stało dwóch Niemców przy drzwiach i strzelali do ludzi. Mama zginęła moja zaraz tu przy drzwiach, bo nie mogła wejść na stos trupów, a było już tak wysoko. Ja natomiast weszłam na ten stos trupów. Po chwili dostałam strzał w rękę, w ramię. I po wybiciu jeszcze ze 30 osób na mnie, Niemcy poleli benzyną. Usłyszałam takie duże syczenie i ogień. No długo leżałam, dokąd nie zaczęły mi się palić buty na nogach. Wówczas chciałam w jakikolwiek sposób wydostać się z tego pokoju. Ościągałam tym zabitym osobom chustki z głów, ponieważ miałam długie warkocze. Bałam się, że mnie się włosy nie zapaliły. Owiązałam sobie głowę i usiłowałam przeskoczyć przez ogień. No udało się, przeskoczyłam, poślizgnęłam się po krwi. Jakoś się szybko podniosłam i weszłam do następnego pomieszczenia, gdzie tylko inwalidzki wózek stał z zabitym człowiekiem. Z kolei Czesław Adamusik przeżył dzięki śmierci swojej matki. Kiedy oprawcy chcieli ich rozstrzelać przy ulicy Górczewskiej, ludzie rzucili się na ziemię, by nie ułatwiać zadania egzekutorom. I matka wtedy tak ko mnie się położyła, to wzięła mnie, miałem ją po prawej stronie, to wzięła mnie, lewą ręką objęła za szyję, tak mnie wzięła, to ja miałem tu szyję pod matki i ręką, to ja wtedy tą prawą rękę, co miałem przy matce, wziąłem pod spód i matkę złapałem tak za kciuk. I trzymałem, ściskałem mocno, czułem, jak matce puls bije tutaj w tym. Oni wyszli, zaczęli strzelać, po prostu chodzili, ja nie widziałem ich w ogóle, ani matka, ani nie, każdy leżał twarzą, do mnie podchodzili i strzelali. W pewnym momencie poczułem bok mokry, cały bok miałem mokry. Matka, ponieważ wyżej troszkę leżała, to cała krew, widocznie musiała dostać, nie wiem gdzie strzelili, albo w serce, albo w głowę, bo nie jęczała, nie narzekała, nic ją nie bolało gdzieś, tylko od razu straciła przytomność i straciła życie dosyć szybko. To musieli strzelić, nie wiem, gdzie, w każdym razie krew spływała z tej górki, jakby z matki, wszystko na mnie. Ja miałem pół boku we krwi matki, noga po prostu się nurzała w tej krwi. Najbardziej chyba nieprawdopodobna wydaje się historia Wandy Lurie, żony przedwojennego przemysłowca. Niemcy nie mieli żadnej litości nad nikim. Ja błagałam, żeby ocalili dzieci, żeby mnie wyprowadzili. Więc pytali się, czy mam się czym wykupić. Oddałam 3 złote pierścienie, ale to nic nie pomogło. Będąc w 8 miesiącu ciąży, patrzyła, jak Niemcy mordowali 3 jej małych dzieci. Przeżyła własną egzekucję, a w niewoli urodziła zdrowe dziecko. W sumie dostałam 6 strzałów. Upadłam, byłam zawalona trupami, leżałam 3 dni pod trupami. Na 3 dzień poczułam ruchy dziecka. Wtedy zaczęłam szukać ocalenia, żeby się wydostać stamtąd. Oddziały SS i żandarmerii zamordowały księży redemptorystów na Karolkowej. W Szpitalu Wolskim zabito około 300 chorych oraz 60 lekarzy i pielęgniarek.
W szpitalu Świętego Łazarza ponad 1000 osób. 5 sierpnia, od samych godzin rannych, Niemcy atakowali nasz szpital od ulicy Wolskiej. Byliśmy pod ostrzałem artylerii. Dopiero około godziny 18 wtargnęli na teren szpitala. Wszystkim zdrowym kazali opuścić budynek, a ciężko chorych pozostawili w łóżkach. Ustawiono nas pod murami. I od tej chwili zaczęła się gehenna. Niemcy w bestialski sposób zaczęli rozstrzeliwać najpierw lekarzy na naszych oczach, strzelając najczęściej w tył głowy. I tak po kolei doszli do nas. Kazali wystąpić kilka kroków naprzód, a sami strzelali do nas grupami. Wystąpiłam razem ze wszystkimi, śpiewając Jeszcze Polska. Na odgłos strzałów upadłam, a obok mnie z roztrzaskanymi głowami dziewczęta. Na samym końcu z ostatniego pawilonu wyprowadzili siostry zakonne. Było ich 10. Wyszły odmawiając pod twoją obronę. Niemcy strzelali do nich pojedynczo. Do ostatka słychać było modlitwę. Przysłowie mówi o szczęściu w nieszczęściu. Ja to szczęście miałam. Leżąc w pozycji z podkurczonymi nogami, przeżyłam wszystko. Słyszałam całą tragedię do końca. Szczęście mieli ci, po których mordercy przyszli po 7 sierpnia. Punktem zbiorczym dla wysiedlanych do obozu Niemcy uczynili kościół świętego Wojciecha przy ulicy Wolskiej. Przerażające było to wejście na teren samego cmentarza kościelnego. Szpaler Niemców, ta całą szerokość chodnika. Jedni byli mundurowi, inni w cywilu, w tym tyrolskim kapelusiku, zapamiętałem takiego w skórzanym płaszczu. A za nimi sterta rozstrzelanych ciał. Myśleliśmy, że nas też już zaraz w tym miejscu rozstrzelają. Wiele osób płakało, dzieci płakały, matki tuliły i następuje rozdzielenie kobiet z dziećmi i mężczyzn. W tym miejscu 7-letni Stanisław Kicman wraz z matką i babcią spędził pod lufami karabinów ponad 3 godziny. Był taki moment, że żołnierz coś przy zamku poruszył. Mama sądziła, że on będzie strzelał. Tak mnie przygarnęła do siebie. Mówi, zamknij oczy, nie będzie bolało. Ja co słyszę te słowa bez przerwy. Później kazano wszystkich wejść do kościoła. Ksiądz Stanisław Kicman siedzi w miejscu, w którym modlił się wraz z matką 8 sierpnia 1944 roku. Sama świątynia była sceną makabrycznych ekscesów. Na ołtarzu operował chirurg, tam operował, opatrunki zakładał, ranni leżeli w prezbiterium, żołdacy poprzebierani w szaty liturgiczne spili z naczyń tych liturgicznych alkohol, wyciągali kobiety na zewnątrz, krzyki, strzały. To była sceneria dosłownie piekielna taka. I tak spędziliśmy noc. Jest taki stereotyp, że rzeź Woli miała miejsce dlatego, że tutaj jakieś dzikusy się pojawiły, a konkretnie taka jednostka złożona z żołnierzy karnie skierowanych do karnej jednostki, czy jakichś bandytów, kłusowników, czyli brygada Dirlewangera, a z drugiej strony, że to jakieś jednostki wschodnie, kolaboracyjne, jacyś tam jak, w cudzysłowie powtarzam, Ukraińcy, tam Azjaci, Kałmucy, różne określenia tam po
panowały. To jest absolutna nieprawda. To były dwie kompanie Azerów, dowodzone zresztą przez Niemców na najniższym szczeblu, bo dowódcami plutonów, czyli najmniejszej jednostki taktycznej, liczącej tam, nie wiem, może 30 żołnierzy w warunkach takich realnych frontowych, byli niemieccy porucznicy, więc ci Azerowie też byli pod kontrolą. Oni też popełnili zresztą jakieś zbrodnie, no, bo tam się pojawiają, tylko to było dla Niemców mięso armatnie. Oni mieli walczyć z powstańcami. 7 sierpnia skończyło się zabijanie tysiącami. Egzekucje będą trwały, ale już nie na taką skalę. Generał Erich von den Bach, który był dowódcą wszystkich oddziałów SS rzuconych do sumienia powstania, zakazał zabijania kobiet i dzieci. Odtąd miały być kierowane do obozu w Pruszkowie. On wiedział, że miasto ma być spacyfikowane, powstanie ma być stłumione, miasto ma być zdobyte przede wszystkim. I on wiedział, ponieważ był doświadczonym ludobójcą, że tak powiem. On już wiedział, jak się morduje ludzi i czemu ma to służyć, że to jest kontrskuteczne z punktu widzenia Niemców. I on po prostu nagle stwierdził, że dobrze, niech będą tylko rozstrzeliwani młodzi mężczyźni, młode kobiety, a tym starców, dzieci, matki to wek, no, nie wiem, do obozów koncentracyjnych, na roboty, gdziekolwiek, ale mają stąd odejść. I on wydał taki rozkaz, przy czym wiele tych jednostek niemieckich ten rozkaz docierał z opóźnieniem. Rozstrzeliwujący dowódcy domagali się tego rozkazu na piśmie, tak jakby im sprawiało jakąś, nie wiem, przyjemność rozstrzeliwanie. To dla mnie było uderzające, bo ja sobie tak wyobraziłem, że tchórz złamany tym, że dostał rozkaz, masz rozstrzeliwać kobiety i dzieci, kiedy dostaje pierwszy pretekst, żeby nie wykonywać tego rozkazu, no to łapie się tego pretekstu. Pomimo późniejszego rozkazu rozstrzeliwania także mężczyzn, w całej Warszawie Niemcy i ich kolaboranci dopuszczali się strasznych okrucieństw. W całej stolicy zabili w sumie od 150 do 200 tysięcy cywilów, z czego 65 tysięcy w egzekucjach. Masakra na Woli pochłonęła co najmniej 40 tysięcy mieszkańców, a na Ochocie okupanci zamordowali około 10 tysięcy ludzi. Matthias Schenk, Belg wcielony do Wehrmachtu, wspomina wyczyny brygady Dirlewangera, która zabijała także na Woli. Już nie pamiętam. Wydaje mi się, że było 500 dzieci w tej szkole. I wychodziły z klas, ze szkoły. Tam były takie wysokie schody. I my przepuściliśmy te dzieci, a na dole czekała SS i wszystkie je rozstrzelała. Gdy zaczęli strzelać, usłyszałem komendę Dirlewangera. Używajcie kolb, oszczędzajcie amunicję. Zatłuczcie je kolbami, bez amunicji. Całą szkołę. Krew spływała po schodach. Po masakrze ciała musiały spłonąć, a po domach zamordowanych miał nie pozostać kamień na kamieniu. Wiem, że zwłoki były układane na ulicach w stosy do wysokości drugiego piętra. I tam byli więźniowie obozów koncentracyjnych, którzy palili te zwłoki. Oblewali je benzyną lub ropą i podpalali. To były straszliwe sceny. Nie wiem w ogóle, czy powinienem o tym mówić. Kiedy zwłoki się palą, to wydają odgłosy i poruszają się. Można więc pomyśleć, że oni nie umarli. Po wojnie eksperymentowałem ze zdechłymi myszami. Wrzuca się zdechłą mysz do ognia i ona też się porusza, to znaczy napręża się. No tak, ale dlaczego ja o tym mówię? Kiedy SS-man posłał mnie schodami w górę,
Wiedziałem, po co mam tam iść. Miałem to wszystko spalić, żeby te domy zawaliły się i żeby nie było śladów. Jeden miotacz stawiłem do pokoju po lewej, drugi do pokoju po prawej stronie. Opróżniłem do końca i uciekłem. Nikt mnie nie zatrzymywał. Spaliłem zwłoki. Tak mi się zdawało. Aż do czasu, kiedy po wojnie rozpoczęły się procesy, ja i moja rodzina zainteresowaliśmy się tym z powodu własnych wojennych doświadczeń. Na jednym z procesów w Düsseldorfie zeznawała kobieta, która wyczołgała się nocą spod góry trupów. I wtedy pomyślałem o tych z tych dwóch pokojów. Uchylały się drzwi hali Mirowskiej i grupę mniej więcej około kilkudziesięciu ludzi do stu ludzi wciągano do tej hali, następnie zamykano drzwi, słychać było krzyki, strzały. Wepchnięto nam do tej hali i wtedy naszym oczom przedstawił się okropny widok. Hala była zbombardowana jeszcze w pierwszych dniach powstania i tam był taki duży lej po bombie, mniej więcej średnicy kilkunastu metrów. Podłoga była zawalona do piwnic i w tych piwnicach leżało około 500 trupów rozstrzelanych dopiero co, prawda? Tak samo cała hala była pokryta zwłokami. Kazano nam te zwłoki ściągnąć, wrzucić do tego dołu, do tego leju po bombie i przyniesiono z samochodu kanistry. Musieliśmy te trupy polać benzyną i podpalić. Gdy Warszawa kapitulowała 3 października 1944 roku, na Woli nie było już prawie nikogo. Ocaleni mieszkańcy z Woli trafili przez obóz przejściowy w Pruszkowie do obozów koncentracyjnych bądź na roboty. Wielu z nich nie przeżyło tej wędrówki. Stanisław Kicman wraz z mamą został wywieziony do Dolnej Saksonii, skąd po wojnie wrócili do Warszawy. Wówczas okazało się, że jego ojciec, który walczył w powstaniu, przeżył pobyt w trzech obozach koncentracyjnych. Znowu wszyscy byli razem. Wiesław Kępiński przedostał się do ciotki na Jelonki. Stamtąd rodzina przewiozła go pod Warszawę, gdzie doczekał końca wojny. Odnalazł siostrę, ale ta nie miała warunków, by go wychowywać. Jego prawdziwym domem stał się dwór w Stawiskach u Iwaszkiewiczów, którzy zaopiekowali się młodym sierotą. Ja to nawet określam jako bajka o Kopciuszku. No, mianowicie z tej sutereny biednej i tej prawie dwa lata tułaczki nagle ląduje, tak mówiąc po warszawsku, ląduje w pałacu. Moje życie zupełnie się zmienia. Nieprawdopodobnie zupełnie. To zupełnie jest bajki. Jakby komuś opowiadał, to by pomyślał sobie, że mitoman jestem i zmyślam jakieś rzeczy. Było tak naprawdę. Dopiero w tym domu mogłem zaznać dostatku, chodzić do szkoły, być ubranym, być kochany przez domowników. I czułem się jak w rodzinie.
Po wojnie pośpiesznie próbowano upamiętniać pomordowanych, ale ci, którzy przeżyli, woleli nie rozmawiać o tym, co wydarzyło się na Woli. Doświadczają biedy państwa, które z trudem się podnosi. Nikt się nimi nie zajmuje. Nie mają żadnego stowarzyszenia, nie mają żadnego odszkodowania, nie mają żadnej renty. A z drugiej strony ci, którzy dokonali tych zbrodni, na czele z dowódcą Heinzem Rheinefartem, ten człowiek żyje w najbogatszym terenie zachodnich Niemiec. O masakrze przypominano sobie, gdy pamięć o niej potrzebna była propagandowo. My, pracownicy byłych zakładów Franaszka, mieszkańcy Woli, składając hołd pamięci 40 tysiącom zamordowanych, domagając się sprawiedliwego ukarania wszystkich sprawców tych bestialskich zbrodni, oskarżamy przede wszystkim zbrodniarza wojennego Heinza Rheinefarta. Z inicjatywy załogi warszawskich zakładów fotochemicznych zwołana została konferencja w sprawie zbrodni i zbrodniarza. Konferencja, która miała raz jeszcze ukazać opinii publicznej zbrodnie Rheinefarta i oburzający fakt pozostawania Rheinefarta poza odpowiedzialnością. Sam Rheinefart po wojnie zamieszkał w bajkowym kurorcie na wyspie Sylt. Był nawet przez 16 lat, od 1951 roku, burmistrzem miasteczka Westerland, a przez krótki czas nawet posłem do lokalnego parlamentu. W 1963 roku wszczęto śledztwo w sprawie jego zbrodni wojennych, ale umorzono je rzekomo z braku dowodów, pomimo zgromadzenia wyjątkowo wstrząsających relacji. Tak naprawdę wystarczającym dowodem byłaby rozmowa Rheinefarta z generałem Nikolasem von Formanem. Sytuacja. Powoli. Co mam robić z ludnością cywilną? Posiadamy mniej amunicji niż jeńców. Propozycja. Obwieszczenie. Wszystko z Warszawy wyprowadzić. Warszawa zostanie zniszczona. Bach ma przecież zadanie. Tak. Führer powiedział mi, że może jeszcze potrzebować milion ludzi. Straty własne? 6 zabitych. 24 ciężko, 12 lekko. Nieprzyjaciela. Razem z rozstrzelanymi ponad 10 tysięcy. Niemieccy prokuratorzy, którzy uratowali Rheinefarta i wiadomo dlaczego, bo byli brunatni albo zaczynali swoją karierę jeszcze w czasach brunatnych w Szlezwiku-Holsztynie, bo to ten land robił, a to był najbardziej brunatny land. Tam NSDAP miało najlepsze wyniki wyborcze, a po wojnie wielu byłych nazistów tam znalazło schronienie. Tak, no Rheinefart, no, to jest najlepszy przykład. I oni ukręcili łeb w sprawie, ale zanim to ukręcili, no to oni bardzo, znaczy naprawdę starannie w sumie prowadzili to śledztwo, bo zebrali masę zeznań, masę świadectw, a potem, żeby dojść do wniosku, że właściwie nic się nie stało. Filip Marti, szwajcarski historyk, podkreśla, że sam Rheinefart sprytnie kreował się na ofiarę, bo pod koniec wojny dowodził obroną twierdzy Kostrzyń. Uciekł stamtąd, zostawiając załogę, czym złamał rozkaz obrony do ostatniej kropli krwi. A to spowodowało, że Hitler skazał Rheinefarta na śmierć. W dużej mierze dzięki temu wydarzeniu były generał SS po wojnie gładko przeszedł procedurę denazyfikacyjną. Trzeba się cofnąć do późnych lat 40., kiedy miała miejsce denazyfikacja w brytyjskiej strefie okupacyjnej, która obejmowała północne Niemcy. W pierwszej kolejności miało miejsce postępowanie orzekające, w którym podejrzany musiał oczyścić się z oskarżeń o przestępstwa wojenne.
Reinefarth był w stanie skutecznie przeciwstawiać się tym zarzutom przed niemieckimi oskarżycielami. Umiejętnie przedstawiał się jako człowiek armii bardziej niż jako SS-man. Prezentował się jako honorowy żołnierz, który podobno zignorował rozkaz Hitlera w końcowej części wojny i wówczas go uniewinniono. Na to prawne uniewinnienie skutecznie powoływał się później w latach 50. i 60. Reinefarth był uwielbiany przez lokalną społeczność. Rozwijał kurort, dbał o mieszkańców. Moja mama była w latach 60. sekretarką burmistrza Reinefartha. Z tego, co mi opowiadała, był zwykłym człowiekiem, jak ty i ja. Prawdopodobnie było to jego drugie oblicze, ale zachowywał się bardzo poprawnie. Biada jednak temu, kto wszedł mu w drogę. Na promocji książki spotkałam Dunkę, która z łzami w oczach powiedziała, że szkoda, że jej ojciec nie dożył tego momentu, bo był współpracownikiem Reinefartha i był przeciwnikiem jego politycznym i z tego względu musiał uciekać z wyspy, z całą rodziną musiał uciekać z wyspy. Cienie przeszłości ciągle jednak prześladowały burmistrza. Znam tę historię od dobrej znajomej. To wydarzyło się na balu maskowym. Krótko przed północą, kiedy zdejmuje się maski, moja znajoma przyczepiła na scenie kartkę z napisem "Na sali tańczy morderca". Ona nie zdjęła maski z twarzy, ale później wszyscy domyślili się, kto zawiesił tę kartkę. Później w wyrafinowany sposób próbowano ją zastraszać. Dowodzi to silnych związków dawnych towarzyszy broni, którzy nie chcieli, aby rozmawiano o ich przeszłości. Owa Niemka zrobiła to, bo jej ojciec zginął w obozie koncentracyjnym. Sama też miała się czego bać. Przyjaciele Reinefartha podrzucili jej do ogródka kartkę z napisem "Dorwiemy cię". W imieniu delegacji i gminy Sylt proszę naród polski o wybaczenie krzywd, jakie wyrządził generał Reinefarth i inni nazistowscy zbrodniarze. NS-Verbrecher begangene Unrecht. Salvo! Salvo! Ich erinnere mich genau an den Tag, als ich die E-Mail öffnete aus Polen und Przypominam sobie, że w 2011 roku dostałam e-mail z Polski z uprzejmym zapytaniem, czy pani wie, kim naprawdę w przeszłości był Reinefarth? Od razu mnie to zaciekawiło i zaczęłam zgłębiać temat. No i przeraziłam się. Od razu skontaktowałam się z władzami Westerlandu. Wówczas utworzono 10-osobową grupę, która przekonała elity Sylt i całego landu, że trzeba przeprosić za zbrodnie dawnego burmistrza. Na ratuszu zawisła nawet tablica, która opowiada o nich. Arbeitskreis Reinefarth, dem ja Herr Schnittgard und ich vorgestanden haben. Wraz z Peterem Schnittgardem, przedstawicielem mieszkańców, założyliśmy grupę roboczą jako obywatele, starający się o stworzenie płaszczyzny pojednania. Und mit denen die Inschrift für Udało nam się wypracować tekst, co nie było łatwe, i umieścić go na tablicy, która zawisła na budynku ratusza.
aber es ist gelungen. Czy zwykli mieszkańcy Sylt zmienili swoje nastawienie do Reinefarta? Opinie są podzielone. Po zawieszeniu tablicy zaszła zmiana w myśleniu mieszkających tutaj ludzi, starszych ludzi, którzy przedtem nie chcieli rozmawiać o temacie pana Reinefarta. Przykładem nawet jest mój teść, który nie chciał rozmawiać najpierw o temacie Reinefarta, a jednak później zaczął się interesować. Myślę, że wielu mieszkańców coś wie o przeszłości, ale to ciągle jest mniejszość. Ich glaube, es ist eine Minderheit eher. Die Bewohner von Sylt und auch von Westerland. Generalnie mieszkańcy bezspornie pozytywnie są nastawieni do tej tablicy, którą tu zawieszono. Klar sagen, ohne wenn und aber. Aber die Person. Ale postać Reinefarta, dawnego burmistrza, a wcześniej generała SS, jest kontrowersyjna. W jego przypadku widać, że człowiek może zmienić się na lepsze, tak jak jest to napisane w Biblii. Widzimy to choćby w historii świętego Pawła z Tarsu. Reinefart to przykład grzesznika, który po wojnie stał się dobrym człowiekiem. Nasz rozmówca wyraźnie zapomniał, że aby zmienić się na lepsze, trzeba okazać skruchę, prosić o wybaczenie i poddać się karze. Reinefart do końca kłamał na temat swoich dokonań wojennych. Reinefart opowiadał swojej rodzinie wyłącznie piękne historie. Spotkałam się dwukrotnie z jego wnukiem, który jest w moim wieku. Zadałam mu pytanie, jak mu się żyje ze świadomością, kim był jego dziadek. Jego rodzina ciągle broni jego dobrego imienia. Nie chcą dopuścić myśli, że ich dziadek zrobił cokolwiek złego po wojnie. Reinefarta ukarano po śmierci. Proboszcz z Westerland nie chciał pochować zbrodniarza, bo ten swego czasu oficjalnie wystąpił z kościoła protestanckiego, chcąc robić karierę w NSDAP. Generał SS spoczął więc na małym cmentarzu w położonym niedaleko Kajtum. Pomnik Polegli Niepokonani, poświęcony pomordowanym cywilom z Warszawy, postawiono już w 1973 roku. To pod nim spoczęło 12 ton prochów zabitych, głównie ofiar pochodzących z warszawskiej Woli. Po 1989 roku pamięć o rzezi Woli odżyła. Jeden z pomników powstawał nawet spontanicznie, bez wiedzy władz. Piąty sierpnia został ustanowiony Dniem Pamięci Mieszkańców Woli. Ale nic nie sprawi, by ci, którzy przeżyli, mogli zapomnieć o tym, co się stało. Jest grupa osób, które nie chcą wspominać, nie chcą pamiętać, chcą wymazać całkowicie. Na pewno nie wymarzą tego do końca życia, ale deklarują, że oni o tym nie chcą mówić, nie chcą pójść na te miejsca. Spytałam mojej babci, babciu, no to jak to było? To moja babcia po prostu na mnie popatrzyła z takim oburzeniem, że... ale... Wnuczko, to było straszne, to nie ma co opowiadać. Nie ma co opowiadać. Ludzie uciekali od tej pamięci. No jak żyć w mieście, jak żyć przy ulicy, gdzie po prostu w odległości 100 metrów tutaj zamordowano 2000 osób, tutaj 5000 osób, tutaj 10000 osób. No i codziennie wychodzisz do pracy, codziennie idziesz do szkoły, codziennie wracasz koło tej tablicy. To jest, nie ma takiego miasta na świecie.
ci ludzie, którzy przeżyli i ci, którzy należą do tej wspólnoty i którzy tego nie doświadczyli nawet, tak, tylko są potomkami, żeby móc z tej traumy wyjść, to przede wszystkim w nauce mówi się, że pierwszym krokiem jest to, że musi istnieć sprawiedliwość. Hannah Arendt, kiedy obserwuje proces Eichmanna i podejmuje ten temat odpowiedzialności za zło i dlaczego sprawiedliwość jest niezbędna, pisze bardzo wyraźnie za prawnikami, że brak sprawiedliwości to jest podwójna wiktymizacja ofiar, czyli jakby ludzie przeżywają po raz drugi doświadczenie poniżenia. Stanisław Kicman po wojnie ożenił się i miał dwoje dzieci. Po tym, jak owdowiał, przyjął święcenia kapłańskie. Wiesław Kępiński wraz z synem zaprowadził swojego wnuka w miejsce egzekucji, gdy ten skończył 11 lat. Od tamtej pory często wspólnie tam wracają. Nic nie zabliźni ran po rzezi woli. Jednak być może kiedyś pamięć o niej przedostanie się do świadomości świata. O czym ja mogę mówić? O traumie? Jakiej traumie? Nie mam. Minęło. A potem okazało się, że są takie momenty, kiedy coś wspomina, jakby tego pomidora. I zaczynają mi się szklić oczy, tak jak w tej chwili. Czyli trauma jest, tylko ja ją zagłuszam. Nawet w tej chwili już mi się szklą oczy. Na pewno nie ze zmęczenia, ale ze wzruszenia. Czas bezsilności i strat. Nawet miłość miała gorzki smak. Nie uwierzy się, walcząc dzień za dniem, wierząc w przyszłość swą, niż w przeszłości mrok. Wyzwolić się, uciec przed światem złym ludźmi, co chcą na samo dno ściągnąć marzenie i sny. I obłędny świat, gdzie bratu brat staje na drodze do szczęścia i smut, bez zbędnych słów, bezprawnie skradnie. Znaleźć siłę w nich, nawet gdy historia jest jak wilk, straszy ciemny las, huczy zimny wiatr, mimo braku szans, czuć zwycięstwa smak. Wyzwolić się, uciec przed światem.